wytrwałość. Następca charyzmatycznego Jana Karola Chodkiewicza, hetman lubomirski, miał przed sobą misję, która przerastała go tak dalece, jak liczba tureckich żołnierzy przerastała liczbę polskich. Rozpoczęto pertraktację. Turcy jednak domagali się od Polaków uwłaczających ustępstw. Hetman nie miał pojęcia, co robić. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, coś, co opisał szczegółowo w swoim dzienniku z wyprawy chocimskiej 1621 roku. Już przez 6 dni pertraktowaliśmy o pokój z Turkami. Ale przystać na ich warunki nie można było, bo mniejsza już o stratę, jaką poniosłaby Rzeczypospolita, ale pokój ten byłby hańbiący. Wtem w nocy z 3 na 4 października, gdym nie spał, bo nieszczęścia ojczyzny sen odegnały ode mnie, a nawet śpiąc czuwałem, pojawiła mi się Matka Boża, bo kto by jej nie rozpoznał po otaczającym ją świetle z wszystkich barw, od których noc zajaśniała mi jasnością nawet w życiu moim niewidzianą wśród dnia. I usłyszałem od niej jedno słowo – wytrwałość. Znikła, a ja w zachwyceniu ukląkłem, lecz potem dopiero odzyskałem wiedzę, co mi czynić należy. Podniósłszy oczy, ręce i serce w niebo, złożyłem dzięki Bogu, że mnie niegodnemu tem napomnieniem dał poradę. I dzięki złożyłem Najświętszej Maryi. O to pojawienie taką ufnością i pewnością natchnęło mnie, że na drugi dzień dałem sułtanowi odpowiedź, że jedynie zapewnienie z jego strony o dotrzymaniu dawnych umów z Polską wstrzyma mnie od dalszej wojny, do której prowadzenia mieliśmy, jak mi Bóg miły, tylko jedną już beczkę prochu w obozie. I tą odpowiedzią tak mu zaimponowałem, iż teraz wielki wezyr Dylawer słał nam łagodniejsze warunki, ale ich nie przyjąłem, obstając przy pierwszych, które podałem, a tak po 3-dniowych rokowaniach, mając na pamięci święte słowo wytrwałość. Przywiodłem pogan do tego, że zrobiłem pokój, jaki sam chciałem. Wbrew prawom wojny. Traktat pokojowy, który nigdy nie powinien był się stać sukcesem całkowicie pozbawionych szans na wygraną Polaków, podpisano pod murami warowni chocimskiej 9 października 1621 roku. Szczegółami pertraktacji z wezyrem Diwalerem paszą zajmowali się wyznaczeni przez Lubomirskiego kasztelan Bełski, Stanisław Żurawiński i Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla i najsłynniejszego w polskich dziejach pogromcy Turków. Sułtan zobowiązał się do powstrzymania najazdów tatarskich na Rzeczypospolitą, a władca Polski miał nie dopuszczać do agresji kozackich na Turcję. Granicą Rzeczypospolitej pozostał Dniestr. Żaden z historyków nie potrafi racjonalnie uzasadnić wydarzeń, które rozegrały się pod Chocimiem jesienią 1621 roku, a w tym między innymi faktu, że straty wojsk polskich, które przed walkami stanowiły zaledwie 1/3 liczby armii tureckiej, wyniosły zaledwie ponad 14 tysięcy żołnierzy, podczas gdy w wojowniku sułtana w tym czasie zginęło ponad 40 tysięcy. Dla hetmana Lubomirskiego natomiast uzasadnienie było oczywiste. Pod Chocimiem zwyciężyła Maryja. Lubomirski czekał na dzień, w którym o owych cudownych wydarzeniach będzie mógł opowiedzieć w Krakowie królowi, swojej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy będą chcieli go słuchać. Oszołomiony chocimskim cudem, nie zdawał sobie sprawy, że jego bliscy z Krakowa mieli w tej sprawie również wiele do powiedzenia. Kulisy cudu. Kiedy w ostatnich dniach września 1621 roku do Krakowa dotarła wiadomość o śmierci Jana Karola Chodkiewicza i rozpaczliwym położeniu walczących pod Chocimiem obrońców Rzeczypospolitej, biskup
Marcin Szyszkowski błyskawicznie zorganizował wielką procesję różańcową, w której, jak odnotowano w ówczesnych annałach, wzięli udział wszyscy mieszkańcy miasta. 3 października wystawiono z kościoła dominikanów kopię obrazu Matki Bożej Różańcowej Zwycięskiej, którą w otoczeniu 300 wiernych trzymających w dłoniach płonące świece poniesiono w procesji. Jak zapisali kronikarze, 100 królewskich śpiewaków intonowała różańcową modlitwę, zaś niezliczone rzesze wiernych głośno im wtórowały, błagając, by Matka Boża Zwycięska uchroniła ich przed turecką zagładą. Tego samego dnia, gdy nad Chocimiem zaszło słońce, przygnębiony następca hetmana Chodkiewicza udał się na spoczynek, a rozpaczliwa sytuacja dowodzonych przez niego wojsk nie pozwalała mu ani na chwilę zmrużyć oka. I wtedy właśnie zobaczył Maryję i usłyszał z jej ust słowo – wytrwałość. XVII-wieczne źródła podają, że hetman Stanisław Lubomirski nie był jedyną osobą, która w trakcie walk o Chocim doświadczyła mistycznej wizji. W pierwszych dniach października 1621 roku wizji miał doświadczyć ojciec Oborski, jezuita. Mnich widział w niej otoczoną turecką armią warownię chocimską, nad którą klęczał na obłokach przed świętą Madonną Stanisław Kostka, błagając ją pokornie o ratunek. Jezuita miał zapewniać, że Maryja z objawienia, którego doznał, wyglądała dokładnie tak samo, jak Matka Boża Różańcowa Zwycięska z obrazu ojców dominikanów w Krakowie.